Musiałam dokonać pewnego rodzaju weryfikacji definicji miłości, czyli gdzieś tam obcowałam w książkach, w jakiejś literaturze, z tą taką e, prawdziwą i wzniosłą definicją miłości, Czy, czym jest kochać kogoś. Ale oczywiście, że zapominałam o tym, naczytałam się, naczytałam, a potem zapominałam, i stosowałam w życiu tą taką e, płytką jednak formę miłości, która właśnie jest pełna oczekiwań. E, schematycznego jednak, w obrębie pewnych zasad działania. A teraz właśnie ta taka, tak zwany rozpad całkowity naszego, naszego związku, pięć lat temu. Potem te wszystkie, krótko mówiąc, obydwoje weszliśmy w tak zwany proces opiekowania się sobą, czy nie, nie sobą nawzajem, tylko ja się zajmę sobą, tak. a Paweł się zajął sobą. I to było bardzo głębokie zainteresowanie Każdego z nas swoimi własnymi mechanizmami, po prostu powrót do siebie. Tak bym to określiła. I spotkaliśmy się ponownie, kiedy obydwoje zaczęliśmy rozumieć, że to, co nam się wydawało na temat miłości, to jest w ogóle jakaś bzdura, ponieważ y, ja myślałam, że miłość to jest wtedy, kiedy, kiedy pojawia się ktoś, a ja jestem taka biedna i taka trochę podziurawiona, on przychodzi z jakimś takim klejem i mi to wszystko tam zalepia, dolewa gdzie za mało, y, odlewa gdzie za dużo. Krótko mówiąc, przychodzi i robi mi szczęście w życiu. Mhm. A ja mam obowiązek z jemu zrobić szczęście w życiu. A teraz wiem, że to w ogóle nie o to chodzi, że, że dla mnie miłość ta nasza, która jest po prostu, jest, jest tak miło, tak dobrze jest teraz, ponieważ ona jest lekka. Ona nie jest obciążona jakimiś takimi oczekiwaniami jak dalej. To jest jak spacer równoległy w super komfortowym dla obu z, yy, osób tempie. Spacer. Lekki. Miły. Dwóch Niezależnych, kompletnych osób. Nie że idą deficyciarze, dwoje deficyciarzy, którzy mają swoje braki, i trzymają się za rękę w oczekiwaniu, że pomoże ta druga strona w ogarnięciu deficytów, tylko my po prostu my zadaliśmy sobie, no, wykonaliśmy robotę. Mhm. I teraz to jest po prostu lekkie. Jest na przykład. Wiesz, może być tak, że, ja zawsze to też poruszam, yy, o tym wspominam, mogą być osoby, które są w jakiejś takiej sytuacji, która jakby dość mało sprzyjająca właśnie dla ich relacji. Yy, jest na przykład jakaś rada, albo jakaś taka lekcja właśnie, którą ty możesz przekazać, wiesz, tym, którzy no właśnie szukają tego, jak można, z, z jakiej strony można by spróbować to. Wiesz, no każdy, po jakiś pewnych tak. rewolucji, człowiek dochodzi do wniosków. Yy, jakie są twoje? Zajmi się sobą. Zajmi się sobą. To, to jest, jest kluczowa, złota rada na wszystkie okoliczności. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik Audycje.